woli przypomnienia, znajdujemy się na festiwalu Preteksty. Festiwal ma charakter teraz artystyczny, a teraz był właśnie konkurs Battle of Seven West. Kilkunastu, jak sądzę, uczestników w konkursie będzie startować. Konkurs polega na tym, że wybraliśmy 7 słów związanych ze strzelinem. To były słowa granitowa, ze strzelcem, wodna, przy małpce, wyprodukowana, elewatorem i powolnymi. To było te 7 słów. Proszę ciszę. I autorzy, uczestnicy konkursu dają teraz teksty, które napisały w ciągu 20 minut przy użyciu tychże 7 słów prezentować, a Państwo wyłonić się zwycięzcy. Mam. Wielkie brawa dla Konrada. Granitowa góra pod starówką ze strzelcem, gdzie woda płynie, choć stoi. Deszcz, gdzie ulica wodna, choć wodna, to stoi, nie płynie. Pod elewatorem pracownik, gdzie pracuje za nic od lat. Jest, a nie odchodzi. I przy małce boi żuli, na przemian raczy się piwem. Tak żyje. Grupa starych pań z powolnymi ruchami zgrają, wylewa się nakazanie. Choć przed Bogiem nic się nie kryje. Wyprodukowano nas tutaj, byśmy do końca pozostali, byśmy się zamrozili. Nie, co? Zatrzymali. I co nas rodziło, to nas zatrzyma na stałe. I zabije. Takie jest polskie przestrzenie. O, super. Ej, jest pismo lekarza. To pismo. Brawo dla Pani, jak się bije. Miasto Ferochinne ze strzelcem w Hebie, ratuszem i elewatorem. Nie ma się czym chwalić, lecz to jest monitorem. Ulica wodna prowadzi mnie do rynku. Wieczorem się nie wychylać z rynku. Weekendowy wieczór zaczyna się przy małce. Zjedz hot doga, wypij piwo i usiądź na ławce. Powolnymi krokami udaj się na Marię. Baw się bez oporu, a usłyszysz arię. Tutaj wyprodukowano tutaj bruki, strzały dobre, a to jest moje miasto, teraz opowiedz o sobie. Dzięki za brawa dla Kuby. Są miejsca. Zeszedł na jechali na wodną przy małpce, ani powolnym samochodem z elewatorem. I gdy dojechali, okazało się... że jest zepsuty. Samochodem wrócili tam, gdzie go wyprodukowano. Wielkie brawa! To prawda. Tak, zapraszamy tutaj mistrza sensei. Jeszcze pisz Facebooka. Tutaj jeszcze przybyło parę osób, więc muszę się wytłumaczyć, że dostaliśmy 7 słów. Nie, ale doszło. Muszę się wytłumaczyć, że użyłem takich słów, bo ja bym ich nie użył, nie? Prawdopodobnie. Gdybym pisał, to pewnie bym ich nie użył. One trochę zbanalizowały cały tekst, no ale dobra. Pod sklepieniem wyprodukowano powolnymi myślami ścieżkę. Ścieżka granitowa, a może wodna. Powstała przy małpce, a może ze strzelcem. Tego nie wiem na pewno, bo zasłonięta jest starym i pustym elewatorem. Po strzelcu i małpce została ścieżka w cieniu elewatora. Powinna być dyspozycja. Niestety nie było przy małpce, tylko
Proszę cię bardzo, chodzi. Nie, no zaraz, zaraz, to było parę razy z mamką. No co ty mi tutaj ciszę? Brawo dla Mikasia. Szanowni Państwo, to jest mój pierwszy raz, kiedy będę cokolwiek występował przy takiej publiczności. Tysiąc debiutów. I jest to mój drugi wiersz, który w życiu napisałem. Kiedyś napisałem pierwszy, jak byłem walentynkę dziewczynę, po prostu odcydowałem. I powiem tylko, że nie jest wiersz o strzelinie. Tu się w Tobie zakocham. A jakże już czas dość singlowania. W tym mieście wybiorę Ciebie największego drania. A jeśli się odkocham, powolnymi krokami trafię do serduszka. Kupidyna wynajmę, nawet mu zapłacę, dzisiaj jest niedziela, rzucę jej na tacę. Pieniądze zdobędę, trzymał psy garnuszka. Obyś tylko dralił raz, choć na mnie spojrzał. W dziecięcych marzeniach wypotygowano szczęście. Lata tak mijają, myślę o tym częściej. Ze strzelce miłości obyś wreszcie dojrzał. Niedziela przemija, ty milczysz niestety. Granitowa cisza wraz z słońcem zachodzi. Dzisiaj znów czekałam, miłość nie przychodzi. Piękne rzeczy dranie, ale nie poety. Dziękuję. Pani się nazywa? Maja. Przywitajcie gromkimi. Ja też chciałam zaznaczyć, że nigdy nie piszę pierwszy na czas, więc trochę się zamknęłam w schematach wbrew sobie. Wiersz pod tytułem Produkcja. Przy małpce, bo gdzie niby indziej, granitowa się stałam, nie pytaj. Rozmowy poszarpane ze strzelcem, wyrwane powolnymi ruchami. Nie pytaj, bo wodna się stałam. Jestem elewatorem słowa. Wyprodukowano mnie z cienia. Mateusz, brawo dla dyrektora. W czasie, kiedy pani wodna. W czasie, kiedy pani wodna stała z panem strzelcem przy małce, jedząc hot dogi, które wyprodukowano chyba w Chinach, pod elewatorem ustawiła się niemała kolejka. Powolnymi ruchami przyczepy wyładowane zbożem podjeżdżały do skupu. Niektórzy rolnicy zarobili ledwo 300 zł. Mało jak na rok pracy na roli, ale wystarczyłoby na 100 hot dogów w małce, a to dla pani wodnej i jej strzelca 100 obiadów. Życie byłoby prostsze, gdyby mieć te 3 stówy. Granitowa pewność. Pani Gosia, tak? Tak. Brawa dla Gosi. Proszę. Proszę mi zerwować tu szyję. Nie scenę. Jak Babu Król na scenie się proszę czuć. Szarość, a tu wodna fasada freskami rozbiona, gdzie granitowa strzała powolnymi ruchami wykończona, miejscem na koniu wskazuje ciężkie i zimne żurawie, zwieszone nad grą miasta. To świat, gdzie blask i rytm ze strzelcem w pogoni ruszają, a przy małpce absurdy i za życiem tęsknota. Zapytasz, co tu wyprodukowano? Życie. Pani Joanna, brawo za Pani. Nad nami granitowa smuga chmury powiększała się z każdym kilometrem. Wodna ściana hamowała ruch pojazdów, zmuszała do zmiany biegu na mniejszy. Wraz z elewatorem zaczął narastać strach. Zanim było już wiadomo, że do celu dzieli nas tylko kilka skrzyżowań. Weterynarz ze strzelcem na koszulce przywitał nas w drzwiach lecznicy. Powolnymi krokami minęliśmy próg, za którym w równym stopniu czuliśmy lęk. Myślałam, że przy małpce podniesie wzrok, rozluźni wszystkie mięśnie, poskacze z radości, tak jak ona. Karma pierwszej jakości, którą wyprodukowano specjalnie dla niego, też nie była w stanie uspokoić psa. Z powodu
kłucia się w żyłę dla ratowania. Brawo dla mnie. Wyprodukowano wiele słów powolnymi ruchami. Granitowa starówka miała stukot napędzany elewatorem brzmień. Wypowiedziano wiele zdań przy małpce ze strzelcem, przy koniaku. Zapisano, przetworzono, zapakowano. Zasłona wodna na końcu zetrze wszystko. Ja przypomnę zasady. Teraz wybierzemy zwycięzcę tego konkursu poprzez głosowanie. Przypominam, że można głosować dowolną ilość razy. Była Maja. Czy ktoś chciałby zagłosować na Maję? Poproszę o podniesienie ręki do góry. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Ja się nie spodziewałem, że jak to mówię. No, wynik może być tylko jeden. Strzelinie w roku 2015, 18 października roku pańskiego w konkursie Debatowskim podczas festiwalu Pretekst zwyciężyła Maja. Brawo!